Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale mtbxc.pl. Ja się nazywam Tomek, a to jest oczywiście program cykliczny. Dzisiaj w dwóch trzecich będzie o przełajach. Na początek chciałbym zaprosić Was na Puchar Polski w przełajach, który odbędzie się w niedzielę w Białymstoku. No i tutaj można się spodziewać już walki w generalkę, no i prawdopodobnie kropkę nad i będzie chciał postawić Bartek Nikler, no bo to już jest przedostatnia edycja, więc no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z Białegostoku przenosimy się prosto do Belgii, bo tego samego dnia, czyli w niedzielę w Namur, odbędzie się kolejna edycja Pucharu Świata. No i tutaj faworyt jest chyba tylko jeden. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, co zrobi Mathieu van der Poel. No i tutaj też Marianne Vos zapowiedziała, że wraca do ścigania, więc Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prévot, no, zobaczymy, co się będzie działo też u kobiet. Trzeci news jest z kraju, ale odnośnie imprez, które są chyba najbardziej międzynarodowymi imprezami kolarskimi w naszym kraju, oczywiście w świecie MTB, czyli chodzi mi o Beskid MTB Trophy i Split MTB Challenge. Chciałbym Wam przypomnieć, że do końca grudnia obowiązuje niższe wpisowe, więc kto pierwszy, ten lepszy i kto pierwszy, ten trochę hajsu zaoszczędzi. Także pamiętajcie o tym, żeby się przed końcem roku zapisać, to trochę zaoszczędzicie. To by było na tyle, jeśli chodzi o piątkowe newsy. Udało się w tym tygodniu zrobić ten cykl dzień po dniu. Myślę, że w przyszłości tak nie będzie. Chyba skupimy się na poniedziałku, środzie i piątku, bo to by było takie dobre rozłożenie sił. No i nic. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym programie cyklicznym. Cześć!